Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Rady Państwa, generał armii Wojciech Jaruzelski, przybył do stolicy Mongolii Ułan-Bator na zaproszenie sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej, przewodniczącego prezydium Wielkiego Hurału Ludowego Dżambyna Batmuncha z oficjalną wizytą przyjaźni. Międzynarodowy port lotniczy Ułan-Bator. Na transparentach czytamy: niech żyje braterska przyjaźń między mongolskim i polskim narodem. Gorąco pozdrawiamy posłańców bratniego narodu, polską delegację z towarzyszem Wojciechem Jaruzelskim na czele. Z samolotu wysiadają członkowie polskiej delegacji partyjno-państwowej. Jako pierwszy Wojciech Jaruzelski. Serdeczne powitanie z Dżambynem Batmunchem, sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego Mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej, przewodniczącym prezydium Wielkiego Hurału. Za chwilę hymny i 21 salw armatnich. Twoim żołnierze! Pierwsze spotkanie z mieszkańcami Ułan-Bator. Słyszymy okrzyki po polsku i po mongolsku. Przyjaźń, pokój, przyjaźń. Ceremonię powitania na lotnisku zakończyła defilada kompanii reprezentacyjnej Mongolskiej Armii Ludowej. Na trasie przejazdu z lotniska do rezydencji oddanej do dyspozycji członkom polskiej delegacji tysiące mieszkańców mongolskiej stolicy. Okazuje się, że ceremoniał powitania dostojnych gości przewidywał jeszcze tradycyjne przyjęcie w jurcie. Dżambyn Batmunch zaprosił Wojciecha Jaruzelskiego na pogawędkę i czarkę kumysu. Po południu na centralnym placu Ułan-Bator, na placu Suchebatora, polska delegacja złożyła wieniec w mauzoleum Suchebatora i Czołbajsana. Na szarfie napis: pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przewodniczący Rady Państwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Suchebator i Czołbajsan byli wodzami rewolucji mongolskiej i bohaterami walk o niepodległość swojej ojczyzny. Na tym placu w roku 1921 ogłosili zwycięstwo rewolucji i powstanie socjalistycznej Mongolii. Wojciech Jaruzelski spotkał się w gmachu Komitetu Centralnego Mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej z Dżambynem Batmunchem. Następnie rozpoczęło się plenarne posiedzenie obu delegacji. Wojciech Jaruzelski zaprosił Dżambyna Batmuncha do złożenia wizyty w Polsce. Wieczorem w Teatrze Opery i Baletu odbył się uroczysty koncert na cześć polskich gości. Następnie na uroczystym obiedzie na cześć polskiej delegacji Wojciech Jaruzelski i Dżambyn Batmunch wygłosili przemówienia. Relację z tej części wizyty nadamy w dzienniku komentarze. Były to już wszystkie wiadomości w tym wydaniu dziennika. Dziękujemy Państwu za uwagę, życzymy miłego wieczoru. Do widzenia. Do widzenia Państwu.